Kupuj gry na g2a.com. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie, z tej strony Husiek. Witajcie w kolejnym odcinku Cities Skylines. Słuchajcie, myślałem sobie wybudować dzisiaj port taki, wiecie, towarowy, ale niestety jeszcze nie mogę. Na port towarowy brakuje mi, słuchajcie, mieszkańców. Potrzebuję 32 tysięcy mieszkańców, czyli 12 tysięcy mieszkańców mi jeszcze brakuje, więc pasowałoby o to zadbać, żeby ci mieszkańcy się pojawili. Więc zrobimy sobie dzisiaj tutaj przegląd. Jest. O mój god, ale moje dupsko jest dosyć ciężkie. Słuchajcie, musimy coś zrobić przegląd. Czego im brakuje i co możemy zrobić, żeby było lepiej. Tutaj ktoś mi pisał, wiem, że tu jest w odwrotnym kierunku, więc od razu sobie tutaj to pozwolę naprawić. Dobra. Jeszcze dalej sobie nie pobrałem tych łączników, słuchajcie, zapomniałem, po prostu zapomniałem. Zwyczajnie zapomniałem. Zrobimy, słuchajcie, przegląd wszystkiego. Prądów jest ok, woda jest ok, śmieci są ok. Edukacja, szkoły średnie, szkoły podstawowe leżą, więc zaraz będziemy się tym zajmować. Szkoła średnia też leży, uniwerek też leży. I biblioteka. Dobra, dzisiaj pojedziemy w szkolnictwo. Zastopujmy sobie czas. Następnie zadowolenie. No 86, 74, 76. Nie jest źle. Jeżeli chodzi o usługi zdrowotne, chorych mamy tylko 4. Usługi pogrzebowe, pochowanych 3300 mieszkańców, zmarłych 74, skremowanych, popielonych. Ok, opieka nad dziećmi. 80% nie jest tak źle. Opieka nad seniorami 67. Przeciętna długożycie 73. No dosyć mało. Poziomy. Ok, tutaj nic. Legenda. Ok, czekajcie. Poziomy. No sporo mamy tych lepszego poziomu. Dobra. Wiatry nas nie interesują. Jeżeli chodzi o ruch drogowy 72%. Takiej tragedii nie ma, no tu jest wąskie gardło, tu jakbyśmy coś polepszyli, to było spoko. Ale jako tako, na przykład tutaj centrum miasta nie jest źle, mogło być gorzej. To by pasowało, to muszę jakoś jeszcze przebudować, to nie do końca mi to, słuchajcie, leży. Więc nie wiem, czy ja nie zrobię po prostu tak, że weźmiemy niedługo przebudujemy tą całą strefę, ale to nie dzisiaj na pewno. Dobra, jeżeli chodzi o zanieczyszczenia gruntu 7%, wody 0, spoko, hałas 31%, no troszeczkę głośno jest, to prawda, ale to przeżyją, zagrożenie pożarowe 36% tylko, okej, przestępczość 6%, luz, tutaj transport, no to w zasadzie tyle ile mamy, populacja, bezrobocie 4%, to jest nawet spoko. Połączenia zewnętrzne. Importujemy tylko 752 rzeczy, jakieś towary. I to w zasadzie towary. Tu mamy na niebiesko produkty przemysłu górniczego. Pomarańczowe to jest produkty przemysłu rolniczego. A eksportujemy, no eksportujemy sporo towarów tutaj stąd idzie. No muszę przyznać, że nasz przemysł tutaj dosyć dobrze eksportuje. Eksportujemy łącznie 3705 pozycji, więc dobrze jest. Wartość gruntu. Ładnie nam tu poszło do góry. Dobrze. Zasoby naturalne to z Interreren, dzielnice ok. Wypoczynek, no wypoczynek na razie tutaj nie skupiajmy się na tym. Ogrzewanie nie mamy w ogóle. Służba drogowa. Służba drogowa? Mamy coś takiego jak służbę drogową? Zaraz to ogarniemy. Drogi ewakuacji. O właśnie tego w sumie nie ma. Trzeba jeszcze... Pasowałoby w to iść, nie? Dobra. Właśnie jak to jest z rybami. Tu mamy sardelę, łosoś, skorupiaków troszeczkę i tuńczyk. Tuńczyk akurat niedużo, ale tu jest tuńczyk. Okej. Tworzenie hoteli. Popularność wysoko. Tutaj wysoko? No co oni to mogą robić? Mieszkać? Zakupy, okej. Biznes. Biznes jest biznes, czyli tutaj w tym kierunku można by iść w giełdę i tak dalej. Tutaj coś się zaczyna dziać. Przyroda, o. Dobra. Dobra, ale my się dzisiaj skupimy, słuchajcie, na tych szkołach. Przede wszystkim zaczniemy od szkoły podstawowej, której na razie nam tutaj jak najbardziej brakuje. Mamy w zasadzie tylko całą jedną szkołę podstawową. A nie, sorry, dwie. A, więc tak, ile mamy uprawnionych? 1300, a mamy pojemności 800. Więc jakbyśmy jeszcze jedną taką 800-kę walnęli, to będzie tak na styk. Duża szkoła podstawowa, o właśnie. Kurde, coś by pasowało w tej strefie tutaj. Ale to by pasowała taka nieduża. Może pójdziemy tak, 300 uczniów tutaj. Dobra, tu damy jedną szkołę. Okej, niech sobie tutaj czas leci, bo musimy zobaczyć, jak to tam podniesie nam. Okej. I dużą szkołę podstawową, która mnie kosztować będzie ile? 520, no to jeszcze do przeżycia. Gdzie ja mam tu szkołę dać? Tutaj jest kolejna. Bardziej by mnie interesowało gdzieś tu, no bo jednak... Czekaj, a możemy gdzieś tutaj przy kampusie? Jak to będzie wyglądać? Bo to chodzi też o zasięg, nie? Dobra, dam chyba tutaj, no cóż, zmniejszymy tutaj ten budynku w parę. No dobra, okej. No musi być ta szkoła, no nie ma innej opcji na razie. Dobra. Szkoła średnia. Uprawnionych 2200, mamy 1500. Szkoła średnia jest jedna tu. Więc tu by można było iść też szkołę. Nie wiem, czy bym tego... Mamy szkołę, tu jest ten, okej. Zróbmy tak, przyjacielu. Żebyśmy puścili sobie to tu. Tu damy szkołę. Tu będzie szkoła średnia. Czyli mamy tak, szkoła średnia, tutaj mamy 1000. Ale 1000 zas będziemy mieć 2500. No, jeszcze by dało radę. Duża szkoła średnia, 2400 od razu, 1160. 700, no to w sumie jest taniej. Duży uniwersytet. Ładny. O, gimnazjum za 700 i mamy 2000 miejsca. Kurde, ale się tu nie zmieścimy. Jasny gwint. To musimy to jeszcze inaczej przerobić. Taki coś dziwny tilt shift, nie? Co mi takie wyrąbało? O, teraz lepiej. No. Dobra, i teraz myślę, że powinienem się tu zmieścić z tym. No... Co to jest w ogóle? Kurde, to... Domy pójdą się tentegować. To trudno się mówi. To równie dobrze mógłbym teraz... zrobić w tym kierunku chyba, nie? No nie, nie mógłbym. Dobra. Dobra, jakieś tam na razie marudzenie jest. Oczywiście na kasę, nie? Słuchajcie, tak w ogóle właśnie nie mówiłem wam, ale nie wiem, czy wiecie, że do Cities Skylines 2 w końcu udostępnili te mody na tym ichniejszym launcherze, tym Paradox mods. Słuchajcie, testowałem to. Na razie nie dość, że w wersji beta wypuścili, gdzie obiecywali, że będą, za pół roku będą. To tak będą, że wypuścili, mówię, wersję beta. Jest tego tak mało, że porażka. Działa to jakby nie mogło. Beznadzieja. No i wyszło oczywiście nowe DLC do Cities Skylines 2. Odnosi tam chyba resorty i hotele, coś takiego, czy domki przy plaży, beach, coś tam z jakimiś domkami. Taki, nie wiem, powiedział, że to nie DLC, a Content Creator Pack bardziej. I to leży. I czytałem ostatnio, że jest to najgorzej oceniane DLC w historii Steama. Najgorzej oceniane. Także no, nie wiem co oni z tym Cities Skylines 2 porobili. Mając takie doświadczenie, takie powiedzmy doświadczenie dobre kilkuletnie doświadczenie z Cities Skylines 1, gdzie gracze im pokazali, w jakim kierunku iść, czego oczekują. Druga kwestia, ogromne wsparcie moderów, którzy chętnie by pewnie pracowali przy grze, jeżeli by zostali o to poproszeni, zaproszeni do tego projektu. Ja nie wiem. Nie wiem, jak oni wpadli na taki pomysł, żeby tak zepsuć grę po prostu. Już prawie jest pół roku od premiery. Niedużo brakuje. I w tym kierunku nic się tam specjalnie... Sorry. Nic się tam specjalnie nie zmienia. To dalej działa beznadziejnie. I jest tak kiepsko. No jak na moje jest kiepsko, no ale to wiecie, to... Każdy ma tam swoje jakieś... Każdy ma tam swoje jakieś, powiedzmy, że oczekiwania, tak? No jak dla mnie akurat gra jest słaba. Wiem, że ludzie tam grają i tak dalej. Dać się da grać, nie? Ale... Gra pozostawia na razie, tak jak mówię, wiele do życzenia. I osobiście nie wiem, czy... Znaczy, może kiedyś będzie grywalna, na chwilę obecną średnio. Dobra, szkoła podstawowa daje radę na razie. To daje i uniwerek. No i właśnie pytanie, czy uniwerek tutaj, no myślę, że zastępuje nam to ta uczelnia tutaj. Tutaj właśnie studentów wypasowało. Przyznamy na IT inżynierię. Damy 15, przyznaj. I byśmy sobie od razu tutaj polecieli, słuchajcie, w ten... szkoły. Tu były akademik politechniki. Okej. Cameras aren't paperweights, they're tools used to create. In fact, the most valuable camera is the one that you're afraid to take outside. Volt Tech, only the best. Prawda, multum akademiku tutaj trzeba zrobić. Hi, this is your host Katie Callaway. I got to work a little early today, and you know what I was reading in the lobby? Dobra. Tak mamy na styk na razie. Be able to communicate with rocks. Believe me, I have tried in the past, but I just can't get through to them. Or maybe it's me blocking. Będą mieć wodę. But I'm pretty sure that the guy who writes those brochures is. No, ten uniwersytet 3800 uprawionych, mamy 4600. No to jest tak, okej. W ogóle to nam się coś rozwinęło, ten akademik czy coś? Mamy tu coś nowego? Sala gimnastyczna Politechniki. To mamy co? Świetlica. Sali gimnastycznej nie mamy, więc można by zbudować. Może być tu. Stołówka Politechniki. No stołówki nie mamy. Stołówkę bym jakoś wybudował gdzieś tutaj w ich rejonach, żeby oni mogli sobie spokojnie gdzieś kłapnąć, jak będą szli po zajęciach, nie? Ewentualnie można by... Tu się nie zmieścimy. Coś możemy dać tutaj. Fontanna. Dobrze. Dajmy im tutaj, żeby też było jakoś w miarę fajniej. Akademia policyjna, na razie nie. Okej. Kafeteria. Gym. Dobrze jest, dobrze jest. A mogłem tutaj zrobić... Wiecie, o czym pomyślałem? Żeby im tu zrobić taki... Patrzcie, pytanie, czy to się da? Wydaje mi się, że powinno się dać. Żebyśmy im tu zrobili takie przejście normalnie, nie? To czekajcie, bym chciał... Żeby tutaj schodziło, aha. Ale możemy tak zrobić, dobra. Nie to. To. Daj mnie. O co chodzi, żeby oni sobie tutaj mogli na legalu przechodzić. No właśnie, nie? I sobie mogą iść tutaj cyk. I suru tu do akademika. W sumie, pytanie, czy to się da. O właśnie. No bo tak lepiej wygląda niż takie, że tu podpora i tam, a tutaj jest tak, nie wiem, lewituje, nie? Dobra. No i widzę, że jednak tutaj, o, od razu chodzą. Powiedzcie mi, że to jest student. Student. Bezrobotny. Idzie do domu, to czemu idziesz tędy? Ty jeszcze bezrobotna. Co ona to w ogóle robiła? Dobra, tutaj pewien student. O, ekspertka w Akademii Politechniki. To nauczycielka jakaś, Sabrina Hantkiewicz. Widać, że ekspertka. Mieszka w rezydencja Węglin. Ok, Okej, mieszka w tym domu. O, na bogato. Widać, że na Politechnice dobrze się zarabia. A, blisko mieszka w sumie. Tu masz, to ma ten uczelnia, tutaj sobie, a tutaj mieszka. To ma sobie dobre połączenie. I co, ona będzie szła z buta tutaj? No czekajcie, bo ona idzie tutaj. Idzie do domu. To będzie musiała zejść tutaj, pójść tędy i nie wiem, tutaj i z buta? Aż tak? Na rower by sobie lepiej wsiadła. Okej, idzie tędy. Nie wiem, pójdzie tędy i pójdzie tutaj z buta. Dokładnie, pójdzie i będzie szła tutaj z buciora do domu. Niedaleko ma. O. Nie powiem, ale można by tam było puścić koło tutaj, koło tego właśnie jakiś autobus, żeby tutaj mogli sobie tam dojechać, bo tak naprawdę nie mają możliwości żadnej, nie? Tutaj żaden autobus nie dojeżdża. Więc trzeba będzie chyba pomyśleć nad jakimś transportem publicznym w okolice właśnie uczelni. No bo nauczycielka to jest ta stąd, Sabrina, nie ma daleko. Ale jeżeli są uczniowie z dalsza i nie mają samochodów, no to co jak co, jest problem. No i ona już będzie w domu. Tutaj za boiskiem w lewo. No i Sabrina jest w domu. Ale patrzcie, bardzo dobrze wykształcony dorosły. Jest bardzo dobrze wykształcona. Ale rezydencja Węglin. W budynku widzę, że leci ten. Bardzo dobrze wykształcony w tym budynku jest 7, a 3 niewykształconych. Seniorów 5, 4 czy 10 osób łącznie. Seniorzy mogą być już niewykształceni. Kiedy oni byli młodzi, to jeszcze uczelni tutaj w tym Springdale nie było. Tak mi się wydaje. No dobra, co mnie to dobrze, rozbudowaliśmy to już ten akademik troszeczkę. Zobaczmy jak ta edukacja teraz. No, szkoła podstawowa, na upartego daje jeszcze radę. Szkoła średnia daje radę, uniwerek też daje radę, więc dobrze jest. Z uniwersytetu mało osób korzysta jeszcze. Ale jest uprawnionych, uprawnień 3700. Wykształcenie mieszkańcy 33%. Niewykształcenie 24%. Czy jest tu jakaś zachęta na przykład, żeby prowadzić tutaj... Żebyśmy wprowadzili tutaj jakiś nacisk na edukację, no właśnie. Ale sprawia, że młodzi dorośli będą wybierać kształcenie zamiast pracy. Kurde, i tak i nie. Tak i nie. Ale tutaj bym dał. Dajmy... Aha, to jest precz z edukacją, kurde. Dobra, bo to jest taka dzielnica trochę przemysłowa, nie? Trzeba będzie to podzielić, ewentualnie tutaj zrobić jeszcze kolejne mieszkania i zrobić jedną taką strefę, gdzie jest faktycznie nacisk na edukację. Ewentualnie możemy zrobić taki myk. Odetniemy tych na razie tutaj. A że ci są tutaj... są tutaj bogaci, to możemy im zrobić nową strefę. Okej. Do ulicy. Do ulicy. Dobra. I tym tutaj. Tak, tym. Damy styl domyślnie. To jest Modern City Center, ale jak zmienimy styl, to od razu oni nam się zaczną wyprowadzać. My na razie tego nie chcemy, więc na razie nie ruszą. Ale damy tutaj nacisk na edukację. Tak. A że tutaj są bogaci dosyć, zamożni i też dobrze wykształceni, ale są też dobrze niewykształcony, tutaj wykształcony. Wolałbym, żeby tutaj właśnie byli, o tak jak tutaj, żeby wszyscy tutaj w większości byli bardzo dobrze wykształceni, bo jeżeli sobie dobrze ich tutaj wykształcimy, to w tym rejonie tutaj możemy sobie zbudować sobie takie bardziej obiekty handlowe, biurowo-handlowe, znaczy biurowo-handlowe, bankowe, jeszcze giełda i tak dalej, papierów wartościowych i tak dalej. Będziemy mogli inwestować w nasze firmy i jednocześnie dzięki temu zarabiać, a oni będą tam pracować. Na razie widzicie, nam ten wskaźnik dochodów się waha, czasami jest na plusie 10 tysięcy, czasami jest na minusie 10 tysięcy, ale to wszystko zależy przez to, ile nam się tutaj wyprodukuje i wyeksportujemy rzeczy. Także na chwilę obecną nie mamy na to za bardzo wpływu. Dobrze, słuchajcie, to cóż, na razie się tutaj z wami żegnam. Na dzisiaj to wszystko. Widzimy się, słuchajcie, w kolejnym odcineczku. Myślę, że dzisiaj będzie taki screen chyba do miniatury ogólny, ponieważ w zasadzie jest cały czas tylko rozwój, nic więcej. Nic tutaj nie robiliśmy, bo nie mogliśmy zbudować, słuchajcie, portu jeszcze. Potrzebujemy mieszkańców. Także na spokojnie, powoli do przodu. A tymczasem, słuchajcie, cóż, widzimy się w kolejnym odcinku w środę. W środę? Nie, sorry, w czwartek. W czwartek? W czwartek. W czwartek, tak, dokładnie. W kolejnym odcinku w czwartek i później znowu w niedzielę. Także dzięki dzisiaj za uwagę. Bawcie się dobrze. Oczywiście tam smacznego jajka, bo oczywiście święta są jeszcze. Dzisiaj mamy pierwszy dzień świąt. Także bawcie się tam dobrze. Najedzcie się, żeby brzuchy były pełne i oczywiście zachęcam do odwiedzenia mojego streama, też od poniedziałku do piątku streamuję na Twitchu. Linka oczywiście do Twitcha macie w opisie. No i oczywiście zapraszam do wspierania mnie na kanale. Tutaj od piątaka możecie zostać wspierającymi i mieć dostęp do filmów, między innymi wcześniej, dostęp do paczki minecraftowej Husieboxa i dodatkowe kilka feature'ów, także warto się z nimi zapoznać i może wpaść za piątaka. Albo za więcej. Także trzymajcie się, dobrego dnia, trzymajcie się, bye bye.